Znany pierwszy wyścig sztafet mieszanych w Parli, to Malinkiewicz z reprezentacji Polski zajęła drugie miejsce w kategorii młodzieżowej. Jak Ci się podobała taka formuła? Myślę, że to jest wspaniała inicjatywa, takie sztafety MTB, to jest podniesienie poziomu w Polsce, tak uważam, i myślę, że to jest dobre przepalenie przed startem jutrzejszym w Pucharze Polski, że jest to dobra inicjatywa i cieszę się, że zmierzamy w kierunku, żeby ten TB w Polsce się cały czas rozwijało. A jeśli chodzi o tą trasę, którą przygotował tutaj klub UKS Wygoda Białystok, pilotażowa taka impreza, jak oceniasz tą pętlę? Trasa myślę, że była bardzo wymagająca i technicznie, i fizycznie, więc nie mam żadnych zastrzeżeń co do niej i uważam, że te trasy powinny wyglądać jak ta tutaj. Czyli zarówno długość tej trasy, czas przejazdu był odpowiedni, jak i poziom trudności technicznej. Tak, ryzykowanie na przykład przed jutrem, przećwiczenie elementów. Myślę, że to jest właśnie dobre przećwiczenie przed jutrzejszym Pucharem Polski i uważam, że trasa była kompletna. Dziękuję, gratuluję. Dziękuję.